jak już Jasia powiedziała, troszeczkę jestem wredna. Mierzymy, ważymy, ten licznik u Bojarskiej zawsze jest włączony. A teraz zbadamy Joasi, jak wygląda jej masa, tak jak może jest? Skład ciała. Skład ciała. Badanie polega na zasada bioimpedancji elektrycznej, czyli różne tkanki w różny sposób przewodzą prąd. Na przykład tkanka tłuszczowa ma niższy opór niż tkanka mięśniowa i tak dalej. W ten sposób jesteśmy w stanie ocenić, jaki jest skład ciała. Zaczynamy. Pani Joasiu, tkanki, zawartość mięśni to prawie 21 kg, czyli w normie jak najbardziej dla Pani. Pomiędzy 18 a 25,5 kg to jest taka norma. No czyli dobra. Jestem w normie. Tak, jeżeli chodzi o zawartość tkanki mięśniowej, tak? Inne parametry? Wiemy już o Tobie, Jasiu, wszystko, ale też na uszko dowiedziałaś się od Pani dietetyk, że jednak tej wody za mało jest w organizmie i miałam tutaj rację, że włączyłam ten licznik. I teraz takie zadanko. Kolejności, te, które według Ciebie mają dużo błonnika, a odrzuciła te, które według Ciebie nie mają w ogóle w sobie błonnika. To mi się wydaje, nie wiem co to jest, ale mi się wydaje, że to może być dobre. Tak, dobrze działa to na pewno. Ja myślę, że orzeszki też działają. Tak, co jeszcze dalej? Ja jeszcze bym dała mak. Jezu, ja nie wiem, myślę, że to. Chociaż ja nigdy nie jem fasoli, bo to wzdyma i w ogóle takie różne historie. To doskonale wpływa na regulację łaknienia na przykład, czyli obniża łaknienie. Jedna rzecz mi się tutaj nie podoba. Tak jak właśnie Mariola pokazujesz, oliwa. W oliwie, tak samo jak i w maśle i innych tłuszczach, nie ma błonnika. To jajko pewnie jest błonnik, o. No ja myślę, że niekoniecznie, że może wróćmy z tym jajkiem. Jajko niekoniecznie. Najwięcej mają otręby. Właściwie kilka łyżek, 5-8 łyżek pokrywa dzienne zapotrzebowanie na błonnik. Jest to produkt najbardziej bogaty w błonnik pokarmowy. Mak. Miejsce drugie. Mak to zawsze jest pod znakiem zapytania. Miejsce trzecie. Ale mało kto wie. Wchodzi w zęby, to trudno. Czwarte. Miejsce czwarte. Fasola strączkowe. Owoce, warzywa. I ja może zakończę. Pamiętajcie Państwo o wodzie, że trzeba pić dużo wody. Wtedy ten błonnik pęcznieje w żołądku, wtedy mniej się chce jeść, większa perystaltyka jelit. No i lepsza sylwetka.